Przedwyborczą prognozę przygotował Daniel Pers, prognostyk wyborów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Z jego analiz wynika, że wybory do Dolnośląskiego Sejmiku wygrałaby Koalicja Obywatelska, która uzyskałaby ponad 28% głosów. Za nimi znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z 23% poparciem. A na trzecim miejscu z wynikiem ponad 11% bezpartyjni samorządowcy. Nie ma nas w mediach centralnych, czyli oceniana jest nasza praca, to jedna rzecz, to co robimy jako bezpartyjni samorządowcy dla mieszkańców Dolnego Śląska. Bardzo się cieszę, że konsekwentna praca dla Dolnego Śląska jest zauważalna przez mieszkańców i doceniana. Mamy nadzieję, że nasza praca przez następne jeszcze 2 lata również przyniesie oczekiwane efekty i ten wynik tylko się poprawi. Bezpartyjni samorządowcy dla dobra województwa rozmawiają i mają koalicję z Prawem i Sprawiedliwością, chociaż ta koalicja dla nas jest niezwykle trudna, bo przy realizacji tych celów jednak ideologicznie w podejściu do praworządności, do wielu działań się zdecydowanie różnimy i to głośno artykułujemy. Zaraz za bezpartyjnymi samorządowcami w prognozie znalazł się nowy polityczny gracz. Ruch Szymona Hołowni. Wydaje mi się, że my jesteśmy ruchem skierowanym do mieszkańców i kierujemy ofertę tak naprawdę merytoryczną, a nie polityczną, więc naprawdę mamy kompletnie inne produkty, więc oferujemy co innego. Oferujemy pracę i merytorykę, nie zajmujemy się polityką. Ugrupowanie Rafała Dudkiewicza ma też około ponad 6%. To razem mamy prawie 18%. Jeżeli te ugrupowania wystartują razem, to jest przestrzeń dla tego typu ugrupowań na poziomie 20-20 paru %. A nie jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. Warto zaznaczyć, że jak na razie w prognozie nieuwzględniony został Dolny Śląsk Wspólna Sprawa, którego założyciele deklarują chęć wystawienia swoich kandydatów w wyborach, m.in. do wojewódzkiego sejmiku.